No myśmy tutaj reklamowały plac Szembeka i cały ten kościół, całą tę parafię wielokrotnie, a to jadąc w kierunku na Jubilerską do tego Żantu, potem Realu, teraz Oszą, albo z powrotem tramwajem wracając na plac Szembeka i mówimy, już jesteśmy na placu Szembeka, 2-3 przystanki tramwajem od Wiochy na Płocie, od Jubilerskiej, proszę Państwa. No i nawet ta Wasiak cała potrafi imprezy robić, potrafi imprezy organizować na placu Szembeka. I Wigilia tam była, i tato Marenko śpiewał z Kolumbii zespół, no to gdzie? Z Kolumbii zespół sprowadzić tutaj do Polski, do moherowej Polski, ano. Praskie Centrum Kultury, promocji kultury widocznie miało sporo pieniędzy, że Wasiak ściągnęła sporo pieniędzy. Skąd ściągnęła sporo pieniędzy? No więc mówię, że oni żewrzą poza parafią, poza kościołem i na samej parafii. Także proszę Państwa, nie dość, że dookoła tego sklepu całego Oszą na Jubilerskiej żebrzą, to jeszcze jak dotrą na parafię do swojego czerwonego kościoła na ulicę Ostrobramską, to tam też. Albo tutaj na Szembeka, czyli na dwoje babka wróżyła. Proszę Państwa, jak tak podchodzi ktoś z puszką, podchodzi ktoś z językiem, to od razu wiadomo, że na żebry. A tam na Nowym Świecie krakowskie przedmieście, ta gruba żebraczka w brązie, jak ona siedzi teraz przy Biedronce na kwietniku i gdy ktoś wchodzi, gdy ktoś wychodzi ze sklepu, jak ona podbiega, no i też żebrze pod Sejmem Polskim. To jeden facet raz dał jej, Danusia zauważyła, nasza 20 zł, bo ona podstawia Lipną jakąś receptę, a teraz ostatnio facet z Sejmu dał 20 groszy. Jej, jej.